Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. W tym tygodniu w naszym kraju pierwszy raz od 2 miesięcy liczba zakażeń koronawirusem zaczęła spadać. Oznacza to, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny, ogłosił wieczorem premier Mateusz Morawiecki. Stosunek liczby zakażonych jest cały czas wysoki, wynosi 65 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Niemniej jednak w tym tygodniu pierwszy raz od 2 miesięcy liczba nowych przypadków zaczęła spadać, a to dobra wiadomość. Ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki, a społeczna dyscyplina ma sens. Jak poinformował szef rządu, na ten moment nie ma potrzeby wprowadzenia narodowej kwarantanny. Po konsultacjach z Radą Medyczną, z którą dziś po raz kolejny się spotkałem, ustaliliśmy ostatni próg alarmowy na poziomie 70-75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. I choć mobilność wirusa w ostatnich dniach wyhamowała, punkt krytyczny jest bardzo blisko, dlatego zasada dystans, dezynfekcja, maseczki cały czas jest kluczowa. Żeby wygrać tę wojnę, potrzebujemy jeszcze bardzo wielu takich zwycięstw. Jeśli nie zachowamy tej siły, jeśli teraz odpuścimy, cały wysiłek ostatnich tygodni może pójść na marne. Tym bardziej, że jak poinformował szef rządu, na horyzoncie pojawia się ogromne wsparcie w postaci szczepionki. Zgodnie z ustaleniami z Radą Medyczną, szczepienia będą powszechnie dostępne, ale też w pełni dobrowolne. W pierwszej kolejności szczepionkę otrzymają najbardziej zagrożeni – seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi oraz służby medyczne. To będzie ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Jesteśmy cały czas w kontakcie z przedstawicielami producenta pierwszej szczepionki na koronawirusa, firmy Pfizer, i wiemy dokładnie, czego potrzeba, by przechowywać i dystrybuować ten niezwykle cenny preparat. Szczepionka dostępna będzie w Polsce najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Tegoroczny Marsz Niepodległości miał polegać na przejeździe kolumny samochodów przybranych w biało-czerwone barwy. Spora grupa uczestników postanowiła jednak ruszyć pieszo, łamiąc krajowe obostrzenia. Doszło do starć z policją. Ze względów epidemicznych Marsz Niepodległości miał się odbyć w formie zmotoryzowanej. Na ulicach pojawiło się także wiele osób bez samochodów. Mnóstwo kierowców, większość kierowców usłyszała takie słowa drogówki, że mają parkować na woli i na marsz dostać się pieszo. Stąd po 14 zaobserwowaliśmy tak dużą grupę pieszych. Na ulicach Warszawy pojawił się tłum, a wśród nich także prowokatorzy. Z relacji organizatorów marszu wynika, że byli to bojówkarze Antify i grupa kibiców. Ktoś z tłumu rzucił racę na balkon kamienicy, na której powiewała flaga LGBT. Doszło do pożaru. Wtedy reagował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Proszę was, jedźcie stąd! Po co wy się dajecie prowokować w tak prosty sposób? Kibice, proszę was, no! Policjanci zaczęli pacyfikować Marsz Niepodległości. Użyto gazu łzawiącego, a także broni gładkolufowej. W efekcie poważnie ranny został Tomasz Gutry, fotoreporter tygodnika Solidarność, który został postrzelony w twarz. Za starcia, do jakich doszło podczas Marszu Niepodległości, funkcjonariusze winią chuliganów. Twierdzą, że policjanci zostali zaatakowani. Ja, obserwując te wydarzenia, widziałem policjantów stojących w ognisku. Bo tak naprawdę ilość rac, które poleciała w kierunku policjantów, niebezpiecznych przedmiotów, stanowiła realne zagrożenie dla życia i zdrowia tych policjantów. Zachowanie policji budzą bardzo duże znaki zapytania, mówi poseł Anna Siarkowska. Przede wszystkim razi nieadekwatność działań podjętych przez policję wobec uczestników marszu. Zwłaszcza jeśli ją zestawimy z wcześniejszymi działaniami policji podejmowanymi podczas nielegalnych demonstracji w ramach tzw. strajku kobiet, dodaje polityk. Wówczas policja zupełnie nie reagowała, kiedy dochodziło do aktów wandalizmu, przemocy, kiedy profanowane były kościoły, kiedy atakowani byli ci, którzy tych świątyń bronili. Wówczas policja nie reagowała, bądź też reagowała z bardzo dużym opóźnieniem, a wszelkie działania, które były podejmowane przez policję, były bardzo zachowawcze. To, co wydarzyło się podczas tegorocznego Marszu Niepodległości, przypomina manifestację zarządów Platformy Obywatelskiej, dodaje poseł Siarkowska. Niestety policja wróciła do takich działań, które podejmowała przed rokiem 2015, kiedy
Pamiętamy dobrze, że marsze niepodległości w czasach, kiedy policja była zawiadywana przez Platformę Obywatelską, kończyły się częstokroć rozruchami, a to właśnie dlatego, ponieważ niestety policjanci dopuszczali się różnych prowokacji. Oświadczenie w sprawie sytuacji podczas Marszu Niepodległości wydało Prawo i Sprawiedliwość. Niestety w trakcie marszu miały miejsce godne potępienia incydenty, będące wynikiem dołączenia do niego grup chuliganów, a być może także świadomych prowokacji. Uczynimy wszystko, aby powody każdego z tych zdarzeń zostały w pełni wyjaśnione. Jeśli okaże się, że wynikały one także z błędów popełnionych przez organy porządku publicznego, odpowiedzialni zostaną potraktowani ani zgodnie z prawem. Niewykluczone są dymisje. Nieoficjalnie mówi się o ministrze spraw wewnętrznych i administracji Mariuszu Kamińskim oraz komendancie głównym policji Jarosławie Szymczyku. Dymisji komendanta głównego policji domaga się także Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i liderzy Unii Europejskiej wzywają państwa członkowskie do jak najszybszego zatwierdzenia unijnego budżetu i mechanizmu praworządności. Na mechanizm nie zgadzają się Węgry i Polska, grożą wetem. Według opozycji sprzeciw doprowadzi do utraty dużych pieniędzy i polexitu. Wypłata środków z nowego budżetu Unii Europejskiej uzależniona ma być od oceny praworządności w krajach członkowskich. Taki mechanizm wynegocjowali przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji. Kanclerz Angela Merkel, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Davide Sassoli wzywają do jak najszybszego zatwierdzenia ustaleń. Trójka przewodniczących z zadowoleniem przyjęła porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu osiągnięte wczoraj przez instytucje w rozmowach trójstronnych, a także porozumienie z zeszłego tygodnia w sprawie mechanizmu praworządności. Liderzy zwrócili uwagę, że przyjęcie postanowień jest bezwzględnym warunkiem wyjścia z kryzysu zdrowotnego i gospodarczego Unii Europejskiej. Jak mówi europoseł Bogdan Rzońca z PiSu, Unia mówiąc o pomocy w czasie koronawirusa, jednocześnie poprzez praworządność ograniczy środki dla społeczeństwa. Wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy nie mogą być skierowane przeciwko chrześcijańskim rządom, przeciwko prawicowym rządom. To nie rządy krajowe biorą pieniądze, to pieniądze biorą konsumenci, obywatele 27 krajów Unii Europejskiej. Według europosła Patryka Jakiego unijni przywódcy nie potrafili wdrożyć w życie zapisów artykułu 7, którym od lat straszono Polskę i Węgry. Dlatego przygotowano zapis o praworządności powiązany z budżetem, a to wykracza poza ramy traktatowe. Mówiąc o praworządności, sami tę praworządność łamiecie. O upolitycznieniu sądów mówią Niemcy, którzy mają najbardziej upolityczniony proces wyboru sędziów w całej Unii Europejskiej. O łamaniu traktatów unijnych mówi też rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Nie może być wprowadzanych tylnymi drzwiami rozwiązań, które są rozwiązaniami pozatraktatowymi. No chyba co do tego wszyscy się zgadzamy. Jeśli warunek praworządności w unijnym budżecie zostanie utworzony, po weto sięgnie premier Węgier Viktor Orban. Weta nie wyklucza też Mateusz Morawiecki. Między innymi o sprawie budżetu szef polskiego rządu rozmawiał dziś z kanclerz Angelą Merkel. Poparcie dla budżetu żąda od premiera przewodniczący PO Borys Budka. Weto ma w ocenie opozycji doprowadzić do polexitu. Dziś każdy, kto namawia do zawetowania budżetu, dziś każdy, kto próbuje wykorzystać tę sytuację do wewnętrznych rozgrywek w obozie Zjednoczonej Prawicy, działa wbrew polskiej racji stanu. Gra toczy się o duże pieniądze, mówi europoseł PO Dariusz Rosati. Twierdzi, że weto Polski i Węgier może jedynie zablokować budżet, ale nie zatrzyma warunku praworządności. Polska i Węgry stracą za to fundusz odbudowy. Program odbudowy na kwotę 750 miliardów będzie przyjęty prawdopodobnie w drodze porozumienia 25 pozostałych państw członkowskich. Do tego niestety Polska nie ma możliwości, żeby zawetować ten program. Jak zaznacza prawnik Marcin Jakubczyk, Polska musi walczyć o swoją suwerenność. Możemy wywierać nacisk poprzez składki płacone do kasy Unii Europejskiej. Moglibyśmy zaprzestać płacenia tak naprawdę tych składek, jeżeli nie mielibyśmy partycypować w późniejszym budżecie. Na ten moment, jeżeli nie będzie zgody, to będzie obowiązywało prowizorium budżetowe. To prowizorium, które jest zarówno dla Polski, jak i dla Węgier oczywiście korzystne. Jak dodaje prawnik Marcin Jakubczyk, od stycznia stanowisko Polski i Węgier powinno być lepiej rozumiane, gdyż prezydencja w Unii Europejskiej przejmie Portugalia.
Polska nie może zaakceptować mechanizmu prowadzącego do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad to ceną merytoryczną, pisze premier Mateusz Morawiecki, który wyjaśnia stanowisko Polski w związku z nowym unijnym mechanizmem wiążącym wypłatę unijnych funduszy z praworządnością. W ostatnich dniach skierowałem do przywódców Unii Europejskiej list z nakreśleniem naszej perspektywy na kwestię mechanizmów warunkowości związanych z budżetem Unii Europejskiej. Po pierwsze, uznaniowe mechanizmy oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane, bo nie uwzględniają one istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego. Po drugie, ich przyjęcie mogłoby doprowadzić do usankcjonowania stosowania podwójnych standardów, odmiennego traktowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Po trzecie, proponowane rozwiązania są niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca 2020 roku i budzą poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia traktatów. Efektem takiego podejścia będzie doprowadzenie do takiej sytuacji, że uznaniowość w przypadku tego mechanizmu zrodzi poważne zagrożenia dla praworządności w Unii Europejskiej. Dlatego Polska nie może zaakceptować takiej wersji mechanizmu prowadzącej do prymatu politycznego i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną. A teraz dobre informacje na temat polskiej gospodarki. Chodzi o najnowszy raport Eurostatu, który mówi o wzroście produkcji przemysłowej w naszym kraju, najwyższym w Unii Europejskiej. Polska gospodarka wypada bardzo dobrze na tle Europy. Polska ma wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu o 3,3% i jest to najlepszy wynik w Unii Europejskiej w ujęciu rocznym, dane Eurostatu. Spadek produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej to 5,8%. Wzrost notują produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku. Czytamy na Twitterze Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Z kolei w ujęciu miesięcznym produkcja w Polsce wzrosła o 3,1% we wrześniu. Większe wzrosty produkcji przemysłowej miesiąc do miesiąca zanotowano tylko na Słowacji 3,4% oraz w Czechach 4,1%. Przemysł najbardziej kurczył się zaś we Włoszech minus 5,6%. W Irlandii minus 4,7% i w Portugalii minus 3,8%. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00. Z Panem Bogiem.